rozpocząć to spotkanie. Ja Państwa bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że jest nas aż tylu. Spotkanie organizuje Klubowy TTK Palupa w Andrychowie, w tym gościnnym miejscu, czyli w restauracji na Starym Tartaku. Wyruszają podróż wzdłuż sali. Zapraszam do Państwa. Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Teatralnej, między innymi. No i myślę, że elegancko poprowadzi. Proszę Państwa, tak, spotykamy się, aby porozmawiać o książce na ku... Na kurwiam zęb! Się pod koniec ubiegłego roku, prawda? Nakładem wydawnictwa Marginesy. Witam szefową tego wydawnictwa, pani Hanna Kuczyńska. Poznaliście ją w tytule książki. Dziękuję, że pani Hanna dzisiaj była przyjechała. Mamy też różnych gości, niespodziewanych nawet, ale witam również żonę Jana, czyli Teresę. Pana Edka, kto czytał książkę, to wie, o co chodzi. Pan Edek jest wśród nas, ale... Inkognito. Pan Edek jest inkognito. Także... To jest właśnie tak, tak się pojawia pan Edek. Inkognito. A książka otrzymała nagrodę... nie najlepsza książka, tylko książka roku. Najlepsza. Najlepsza. Gratulujemy wszystkim wydawnictwom. Polskiej. Proszę Państwa, w tej książce jest bardzo dużo tematów związanych z Andrychowem. To jest ten rzut beretem. Potem tak, ja też spędził to dzieciństwo. Maria przyjeżdżała na wakacje. Mieszkają tu siostry Jana Peszka. No więc Andrychów jest najważniejszy z kolebką, aby to zorganizować. Jeszcze tylko powiem jedno zdanie, że Jan Peszek jest honorowym obywatelem Andrychowa z roku 2000. I to tyle takiego mojego zadania wstępu. Zanim siądziemy, bardzo jesteśmy szczęśliwi. Dobry wieczór Państwu. Możemy cyklicznie te spotkania, jeżeli jest taką potrzeba. No, przepraszam. Ja też bardzo Państwa serdecznie witam, jestem podekscytowany i mam nadzieję, że dobrze się nam będzie rozmawiało. Witam Państwa serdecznie. Państwo. Przereżyserowują mi jedna przestrzeń. Zaczęło się oficjalne rozpoczęcie w takim układzie za jakieś 3 kwadranse. Nasi goście przywitają całą rodzinę zgromadzoną na widowni, wszystkich przyjaciół. Szanowni Państwo, 3 największe kłopoty prowadzącego są już za mną. Po pierwsze, padł już tytuł
książki, o której mamy rozmawiać, więc jestem wybawiony z ostatnich dwóch bezsennych nocy, kiedy szukałem rozwiązania do podania tego tytułu. Po drugie, na widowni, jak już zauważyliśmy, 3/4 to rodzina i przyjaciele, 1/4 to ci, którzy mieli takie haki na Zbigniewa Przygłowicza, że wygryźli tych, którzy zadzwonili najpierw poza proszę. Ci, którzy najpierw zadzwonili, stoją niestety pod drzwiami i nie mogli się już zmieścić. Po trzecie, jak Państwo widzą, spotkanie już się od dawna toczy samo i moja rola jest tutaj czysto pomocnicza i moderująca. Skoro się spotkaliśmy już pod Pańską kurą tu dosłownie i zjechaliśmy z różnych świata stron, to może zacznijmy od pytania o ową kolebkę. Czy Państwo macie w pamięci pierwsze wspomnienie związane z Andrychowem, pierwszą zapamiętaną migawkę, niekoniecznie najważniejszą, niekoniecznie najsilniejszą, ale taki pierwszą migawkę z Andrychowa, co by to było? Myślę, że Janek tutaj pierwszy. No ja niewątpliwie mam migawkę z albo tak zrobimy, że ja będę mnie wstawał do odpowiedzi. Z kolei będę nie chcę być wyżej od ciebie. Więc pierwszą migawkę oczywiście mam z przedszkola, które już tutaj pewnie nie istnieje w tym miejscu, gdzie bardzo żywe i bogate życie się toczyło o bardzo różnych aspektach. No i to były dwa zdarzenia, no wiele, ale pierwsze z nich to było to, że grałem na filmie, no miałem ze 3 latka, 2,5 i u sióstr się to odbywało i w taki bębenek jakiś waliłem i tak waliłem, że ta wola pękła. W związku z tym ten bębenek wziąłem i schowałem za piecem i po prostu ukryłem go, nie przyznałem się. No więc zacząłem już wtedy kombinować, a potem następne bardzo silne, takie zmysłowe wspomnienie dotyczyło spektaklu, który graliśmy tam, mając potem 2,5 i 3 lata. I pamiętam zapach kulis, które były pomalowane przez siostry muchomory, jakieś tam drzewka, prawda? I moim zadaniem było po prostu tak coś tam udawać, że tańczę, czy no, chcieć tańczyć, prawda, że nie pamiętam co. I po krokiem tanecznym podejść do wielkiego pudła, które było zawiązane różową kokardą i rozwiązać tę kokardę i wtedy z tego pudła tam wyskakiwała baletniczka. I byłem przerażony, ponieważ na próbach ciągle się mi ta kokarda zasupływała i nie byłem w stanie jej rozwiązać. No ale na spektaklu się udało, rozwiązałem to, wyskoczyła ta baletniczka w różowej takiej spódniczce i to była Teresa Babiarzówna, moja żona. Przyszła. Wtedy przyszła, jasne. Moje wspomnienia są bardziej związane z dziadkami, z Pańską kurą oczywiście, głównie z dziadkiem Tadeuszem, czyli z Tadeuszem Babiarzem, czyli z tatą mamy, czyli tej Teresy, która później bardzo została mamą, ponieważ dziadek mój Tadeusz posadził 90% jabłoni w Andrychowie, nawet dzisiaj patrząc i idąc tu, pamiętam, że te również, które tam jeszcze są na Pańskiej Górze, posadził właśnie on, bo był ogrodnikiem u Państwa Bobrowskich, więc to wszystko się działo od bardzo dawna i super było ciekawe to, jak się jest bardzo małą dziewczynką. Po pierwsze, to właśnie z dziadkowi, który ma taką umiejętność jak sadzenie drzew. Po drugie, był też leśniczym, był myśliwym, zabierał mnie z moim bratem Błażejem zimową porą dokarmiać zwierzęta w lesie na Pańskiej Górze, która wtedy była dzika.